Powiem ci szczerze, że chyba noktowizja nie działa w tej snajperce teraz. Ta grafika jest mocno okrojona. Gdzie on jest? Tu! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, jesteśmy świeżo co po aktualizacji i nowa aktualizacja wniosła do gry naprawdę spore zmiany. Zostały dodane 3 nowe bronie, m.in. egzotyczna snajperka oddech smoka, z której się strzela i podpala ona struktury. Został dodany nowy granatnik, który możemy kupić u NPC Snowmando, który respi się niedaleko srogiego szczytu, oraz nowy karabin dźwigniowy, z którego strzelamy nabojami do snajperki. Powiem wam szczerze, że jest bardzo fajny, ale tylko na średni dystans, na daleko jest mega niecelny, bo ten jego nabój jest naprawdę mega wolny, ale spokojnie, jutro pojawi się odcinek, gdzie będę testował te 3 nowe bronie, a dzisiaj, moi kochani, chciałem wam pokazać coś kozackiego. Wiem, że wielu z was ma bardzo słaby komputer i boryka się z problemem, że Fortnite się laguje. Więc moi drodzy, Epic Games wyszedł wam z pomocą i stworzył nowy tryb wydajności, który okraja strasznie grafikę i dzisiaj sobie ten tryb przetestujemy. Sprawdzimy, ile będziemy wyciągali FPS-ów i jak generalnie ta gierka wygląda. Teraz chciałem na szybko ogłosić wyniki konkursu. Taką czapeczkę miał śniaka, kartkę świąteczną oraz 1000 V-dolców wygrywa ta oto osoba. Gratuluję ci, mordeczko. Odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz w opisie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że z okazji świąt, bo święta się zbliżają, rozdam wam, moi kochani, 100 zł. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, no to strzel łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, no i wpisz kodzik Farek do sklepu. Wyniki ogłoszę już jutro. Moi kochani, odpaliłem grę w trybie wydajności. Jest to nowa funkcja dla osób, które mają słabe komputery i ponoć efekt jest rewelacyjny. Za chwileczkę sobie to przetestujemy. Wystarczy, wejdziecie w ustawienia, pójdzie na tą ikonkę komputerka i w miejscu, gdzie jest tryb renderowania, przeskoczycie na sam koniec, nie na Direct 11, nie na Direct 12 beta, tylko na wydajność wersja alfa. Potem musicie to potwierdzić i zresetować gierkę. Jak widzicie, wszystkie inne opcje mam wyłączone. FPS ustawiłem na maksa i zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Lecimy. Szaku, przybliż sobie na maksa mapę i zobacz, jaka jest pikseloza. Właśnie widzę, masakra. Stary, przecież tutaj się nie da nic spingować, dawaj na ten domek. Albo nie, nawet domka nie, domku nie widać. FPS-y są w porządku, bo prawie 200 dobijają. Trawa wygląda, jest idealnie ścięta jak na polu golfowym. Ta piłeczka się toczy równo, mam nadzieję, że gierka też nam będzie się tak równo toczyła. Chłop przeleciał chatkę, więc na kolejnej. Więc od razu bierz broń i wlatujemy w tamtą chatkę, dobra? Mam potki, mam nową broń jeszcze, super. Dobra, kit. Mam kroki chłopa. Też mam, widzę go. Idę już. Został za 37. Gdzie on jest? Pinguj. Leży! Szejkuje. Pompa, wiesz jak chcesz. Macy. Masz kewika? Nad nami chłop. Tak, widzę. Nie mogę wejść. Na dół zbiegł do niego. Na dół zbiegł? Dobra. Zabiłeś go? Dobra, nice. Be. Się z nim chyba minąłem, stary. Początek bardzo wydajny. Po jednym fragu. 300 FPS-ów, tak o. Hop. Idę, gdzie? Pinguj. Gdzieś obok mnie kroki były. Leży. Szejkuje. Ale dziwnie te rampy wyglądają, co? To jest tragedia, to aż oczy boli. Okej, goldzik miał. Tu jest w domku. Tu jest, no. Wbijamy do niego. Goodbye! Nie no. Ale S? Tak, S, no. Jakiś taki leszczyk mogę to nazwać. Leszczyk. Powiem ci, że jak słońce wyjdzie, to te tekstury są tak jasne, co niektóre, że aż rażą w oczy. Dobra, PM. Ja to trzeba sobie zmienić, wiesz? Kewy. Spójrzcie na to, tu nie widać w ogóle tej 50, dopiero jak przybliżymy. Tragedia. Trzeba się domyślać, co to za item leży. Renderowanie po prostu chunków, jak w Minecraftie, jest bardzo, bardzo bliskie. To prawda. Kroki mam, chłopa mam. Przejmuję HG. Proszę. To nie jest NPC? Nie, dobra, chłopy. Jeden, wiesz? Dasz sobie radę? Tak, na S to jakiś był statysta, malarz, akrobata. Ale snajpereczkę miał, zobaczmy jak wygląda celownik. Kolejny. Snajperki, widzę. Lag! Nie, myślałem. No scope!
No ci powiem, że całkiem mi się przyjemnie gra nawet na tym. Nic nie rozprasza, ta grafika jest taka, wiesz, okrojona, ale tak na blisko wszystko fajnie widać, nie? Nie, nie źle. To jest git, ale dalej uważam, że trzeba zmienić jasność w grze, bo mega w oczy rani, albo tylko ja tak mam, nie wiem. Tak, tak, to wiadomo, każdy musi sobie już dostosować. Ja na razie nic nie zmieniam, zostawiłem standardowe takie, jakie są. Asfalt też widzę okrojony. Coś jak w Polsce. I to jak! Dawaj, rybka. Co to jest? Punktu zerowego. Wow! Jak ją zjadę, to mi się zlagowało. Weź tego płaszczaka 50. Tego płaszczaka wziął. Drop! Uwaga! A z niego kolejna snajpa, no nie wierzę w to po prostu. Auto! Nie, no nie wierzę, za 38 na blisko. Żart. Alo, malo. Dostał. Mam HG nad nim. Leczysz się? Dobra, koniec. Zabijesz go? Tak. Dobra, nice. Bo ja nie wiedziałem, co on będzie robił, wiesz? Prawie mityczny. Co ma? Dragon lance ma? Tak, pokaż ją. No. Pokaż tą lancę, gościu. Chcesz jakieś, nie wiem, mamo do czegoś? Mandalariańska lanca. A wezmę ją, dlaczego by nie? Gdzie on jest? Tu! Nice. Czy tu? Dostał? Leży! Sandra 600! Przykra Sanderka. No przykro, Sanderka, dokładnie. Lepsi. Tych itemów w ogóle nie widać z daleka, nie? No, kolory na szczęście widać. Tak, to prawda. No ale wiadomo, wszystkie tekstury generują obciążenie procesora, tak? Wow! 50. Stary jak atakuje, takie pioruny wokół mnie lecą, nie? Sprawdźmy, Szaku, jak wygląda teraz wybuch dystrybutora. Czekaj, odejdę. Uwaga, 3, 2, 1, wybucha! No, zwróć na nas uwagę, dobry pomysł. No wybuchaj! Czekaj, bo tu... Wow! Fałcie. Wow! No dobra, nie są złe takie te wybuchy. Wybuch jak wybuch, ja nie widzę jakiejś takiej większej różnicy. Dobra, podziemie, Szaku. Go! Podziemie, go! Dobra. Nie no, ten kopiec wygląda dramatycznie. Mam nadzieję, że nie dostaniesz bomby. Nie dostaję, dobra. Lecimy. Powiem ci szczerze, że chyba noktowizja nie działa w tej snajperce teraz. Tak jest okrojone? Tak. Ja nie widzę nikogo. Naprawdę! Nie widzę nikogo! Ta grafika jest... Ta grafika jest mocno okrojona. Patrz, rift. Rift, widzę. MCAST tego nie trafi, stary. 20. Ja nie wierzę. To jest poceniec jakiś. No nice. Jeszcze jeden. Tam ci odjechali na razie. Gdzie, panie? No! Czwarte miejsce! Stary miał legendarnego, no! No niestety udało nam się zająć tylko i wyłącznie czwarte miejsce. Powiem wam szczerze, że ja nie będę grał na tej grafice, ponieważ nie chcę was męczyć tak naprawdę. Będę grał na tej troszeczkę grafice lepszej, będę miał mniej tych FPS-ów, ale mam nadzieję, moi drodzy, że ten tryb wydajności pomoże wielu graczom osiągnąć wyższe FPS-y i że gra dla was będzie płynniejsza. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał, wbijaj na pixyshop.pl po przekozackie koszulki, wspierajcie mnie z kodem FARL. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za wsparcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!